więc idziemy dalej. O, jakie piękne, jaki piękny borowik. Temu zrobię zdjęcie, bo rzadko dzisiaj ta, o takie grzyby w dzisiejszym sobotni mokry dzionek. Więc widzicie, na drodze taki ładny borowik. Szkoda, że więcej takich ładnych dzisiaj nie ma. Więc ślimaczkowi podziękujemy. Podziękujemy ślimaczkowi i przetniemy go. Zdrowy jest. Zdrowy, fajny grubasek. A ty jak sobie, ślimaczku, chcesz, to se możesz nogę wszamać, jak lubisz. Trudno. Grzybek jest mój. Wiem, że byłeś pierwszy, ale ja jestem silniejszy. Idziemy. Szukamy dalej. Grzesiu mówi, że jak chcę sobie nakręcić, to Kowiadra tam jakieś grzybki ma. Więc zobaczymy. Pod drzewem widzę. Jeden tylko? No jest. Jest jeden. No ale Grzesiu trafił na takiego staruszka. Zobaczcie. Takiego staruszka w miarę może by był dobry, ale sito całe zielone zjedzone, więc zostawimy to tu. No przypakowałeś trochę tymi większymi, a tamty taki przekroiłem go, zobacz, jak chcesz to, nie wiem, wiesz, jak to się mówi, ciocia sprawdzi, tak? Ciocia. Grzesiek, do suszenia to to jest, bo to akurat a, wiesz. A, to patrz. Wrzucasz to do tego, tniesz i później i tak skóra z tego jest. O to chodzi, że intensywny smak, zapach w zupie. Więc widzicie u mnie takie, Grzesiu, całe wiadro pięknych, dorodnych, świętokrzyskich. Przerośniętych grzybów. Przerośniętych grzybów, krótko idę. Ale to dla cioci, tak? Tak, dla cioci, bo... Ciocia se sprawdzi. Idziemy dalej. Go nadepnął. No to znakiem tego, że idziemy na dół. O, takie, takie już są fajne. Będzie zdrowy. Będzie zdrowy? Bo ślimaki go przypadł. No, widzicie, gdzie ślimak siedzi tam, żeby... No i takich. O. To zejdziemy jeszcze tam. To schodzimy na dół. Ze 100 metrów. Ze 100 metrów i wracamy się już do samochodu. A tu co jest? Górecki, kupecki, ale to nie prawdziwecki. Stróbki, stróbki i stróbki i takie stróbki, takie prawdziwki. No, drodzy Państwo, że jak ktoś by chciał przyjechać teraz z moich widzów świętokrzyskie, borowik, bo borowik, sztuka to sztuka, w moje świętokrzyskie lasy, to widzicie, co się dzieje, jakie stróbki duże, tak widzicie, więc nie ma sensu na razie przyjeżdżać w te moje świętokrzyskie lasy, tam gdzie chodzę, bo widzicie sami, co się dzieje. Wczoraj jeszcze było w miarę, ale to był inny las, powtórzę raz jeszcze, byłem sam, miałem więcej czasu na chodzenie, więc borowiki, były grzyby mieszane, sporo było kozaków czerwonych. Opieniek, grzyby mieszane, więc dlatego był cały koszyk, a dzisiaj jeszcze gorzej niż wczoraj, ale to jest inny las, ale powinny być też i tutaj. Zobaczcie, tam jakie ładne są. Dalej dwa. Bierzemy maślaki. Maślak to maślak, to wiesz. Bierzemy, co jest. Bierzemy, co jest. Tak, Grzesiu mówi. Tu jaki ładny, duży. Tu kolejne. Wszystko machamy. Ciebie jeden maślak i tu. No. Widzicie. Maślaki weź tego jeszcze, tyknij i weź. Umyjemy ręce, idziemy za borowikami. Może coś jeszcze fajnego trafimy. Znów pełno sitaków.
To wszystko świecące kositaki. I to duże. Zobaczcie ile sitaków. To wszystko to sitaki. Ale szukamy fajniejszych grzybków. Omijając sitaki, podgrzybek. Podgrzybka przytulimy. No ale go sprawdzę. Czyli takie dzisiaj ogryzki, brzydkie grzyby. Podgrzybek w miarę. I przejdziemy tędy teraz. Może jakiegoś fajnego prawuska jeszcze się trafi. Zrobi się jakieś fajne zdjęcie. I będzie cieszył oko z dzisiejszego grzybobrania. Jest w końcu. Tutaj był cięty, bo noga, ale tutaj wyrósł drugi. Ktoś przegapił. Od razu krótko. Cały robaczywy, więc nie ma nawet co nabijać, bo borowik robaczywy. Trzeba byłoby wykrajać na takie małe kosteczki, ale nie tym razem, Pyzuś. Nie tym razem. Więc zobaczymy, czy nie ma tu nic z boku. Ale nie widzę, nie słyszę i nie czuję tych moich leśnych przyjaciół, którzy już nie rosną na tą chwilę. Sitaki. Sitaki. A tam z daleka coś widzę. To nie wiem co. Nie wiem co. Nie wiem co. Coś tam dużego było widać. Coś tam dużego było widać. Już teraz nie wiem gdzie. No ale to obczajmy. Pochodzimy. Co to było? Wszystko z trubki. Wszystko z trubki. Dobrze. Wszystko z trubki. I to koło tych strupków mamy podgrzybka, który będzie prawdopodobnie robaczywy. Robaczywy. Dobrze. Szukamy dalej borowików. Same strupy wszędzie. Strupki. Wszędzie strupy. Nie, muszę sobie umyć rękę. I zobaczymy tutaj. Tu zobaczymy, bo jest fajnie. Czy nic tutaj fajnego nie rośnie, ale muszę ręce umyć od tych śliskich strupków. Tu jest ciekawie, ale tu ktoś był. Świeżo cięty grzyb, borowik. Więc tędy ktoś przechodził. I to nawet prawdopodobnie dzisiaj. Nic nie widzę, ale pochodzimy tutaj, pochodzimy. Sitak. Podgrzybek. A prawusków nie ma.
albo że coś napotkam jeszcze fajnego i zrobi się fajną fotkę i się go przytuli i sprawdzi. Jest. Może nie taki piękny, ale jest. Zawsze to borowik i to z tych grubasków. Prawdopodobnie powinien być zdrowy, bo jest ślimak. Zobaczcie, i na dole ślimak, a grzybek zdrowy jest. Tak mówiłem, nie myliłem się. I czyżby jeden? Tu jest podgrzybek. Też go właśnie mu przytulimy, bo jest w miarę ładny. Ok. I takie ogryzki w moim koszu. Nabijemy sztukę borowika, którego przytuliłem. I też niedaleko drogi. I czyżby tylko jeden? Zobaczymy. Jak, Grzesiu? Jak? O, jak chodzi już to. Ładne grzybki, dwa. I widzicie. Ale prawdziwki. No, ale prawdziwki. Widzę sztukę. Drugi. Tu jest i dwa. Zrywa je. Ładnie. Chyba jednego. Ładnie. Ja też byłem, pa. To samo tutaj, pa. I to zdrowe. I taki patrz. No, twoje grzybki zbieraj sobie. Ślimak będzie i wiesz, połowa będzie robaczywa, a reszta dobra. Jeden. Sito. Bo. Bardzo, ale później będzie, no, głębiej tni. No, no widzisz? Dla cioci będzie. Dla cioci i drugiego. No ale takie najfajniejsze, nie, Grzesiu? Tak, bo grube. No ale szkoda, że nie tak po 10, po ileś rosną, nie? No właśnie, tylko trzeba się tyle nachodzić. No i to samo, sito, a czym bliżej, tym no, okej. Okay. Tym okej. Okay. I dwa piękne. I szukamy, pochodzimy. Szukamy dalej. I szukamy dalej. A tu co mamy? Strupek. Strupek. Śmigamy dalej. Widzę pięknego widzę borowika. Więc nie inaczej jak go przytulę. O to chodzi. O to chodzi. Czyli taki piękny borowik. Ale muszę go sprawdzić. Tak, aby ciocia nie narzekała, że za bardzo śmieci my z Grzesiem przywieźli. Że za bardzo śmieci my z Grzesiem przywieźli. Czyli jak widzicie, do odkrajania. Do odkrajania. Ok, sztuka to sztuka. Powiedzmy nie cała, ale nabijam to, co biorę. Tu jest z maluszków. No ale takich dzisiaj jak na lekarstwo. Jak na lekarstwo. No i będzie miękki. 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 I łebek tylko. Okej. No. Gorzej to będzie miał. Drodzy Państwo. Zobaczcie, że się trafił. Mega dwa. Dwa są. Poczekaj, Grzesiu. No. Tak, uważać na choinkę, żeby choinek nie połamać, bo szkoda drzewek. I zobaczcie. Trzy. Trzy? Rwi je. Chyba, że trzy są. Jeden jest tam, widzisz? Zobaczcie, jakie... Utnę od razu, bo... Patrz, zdrowy. No. No prawie, że zdrowy. Przetnij go, tak. Czekaj. No. Zobacz, ile to wagi. Jak na skup, to takie najlepsze. Ciężkie. Ale to jest... No, wagę już daje, nie? Ale to wtedy takie sprzedają ci za... 8 zł, 7, no zależności. No i pizzę kroimy teraz. Zobaczcie, nic tego.
No nic z tego. No co, to żółte byś wziął? Tak, nie, no nie, no ale zostaw. Ogólnie... I jedziemy z drugim. Drugi będzie fajny i tam trzeci maluszek. A no jest. Zobaczcie. I trzeci. Ten trzeci to jest pianka. Pianka? Pianka. No, pianka. Czyli taki... A ten? Ten będzie zdrowy. No to zabierz tego i szukamy dalej naszych przerośniętych gigantów. Więc coś się zaczyna dziać i wyskakują nam mega grzyby. Mega grzyby, które sprawdzamy dla cioci. Nie. Więc grzyby muszę sprawdzać, te większe, bo wiecie, Grzesia ciocia prosiła o grzybki do suszenia, więc takie większe też zabieramy i musimy je sprawdzać. Więc nie mówcie, że szkoda grzyba, bo takie duże mają bardzo intensywny smak, zapach. Jest. Najlepiej lubię borowiki takie z grubą nogą, nieduży kapelusz, tak widzicie sami. Takie najbardziej lubię. Weźmiemy delikatnie z góry. Grubasek i teraz natniemy go. Natniemy go. I dalej czysty. Czyściutki. Sztuka to sztuka. I czyżby jeden tylko? Czyżby tylko jeden? Tylko jeden. I to przy drodze. Więc idziemy dalej. Grzesiu idzie brzegiem koło mnie. Ale tu nie był jeden, bo tu rósł drugi. Drugi. To nie jeden. Tylko tu były dwa przy drodze. I sprawdzimy tego. Zdrowy. Zdrowy, piękny, gruby. Zdrowy borowik. Jak nie wierzycie, przetnę. I zobaczcie sami, że czyściutki. Czysty, tylko miał szamaną trochę nogę przez ślimaczki. Sztuka to sztuka. I napełniał koszyk tymi ogryskami. Ale wiecie, to już nie to. To już nie to, ale grzyby jeszcze będą. Grzyby jeszcze będą. Tylko potrzeba trochę pogody, słońca, tak aby było cieplej. I będą jeszcze rosły nam pod koniec września, cały październik i początek listopada też jeszcze będziemy trafiać borowiki z Pyzowego lasu. Maślaczyk. Maślaczyk. Czyli nie pogardzimy. I takie grzybki, jak widzicie. Tak bym miał zbierać sitaki, kolczaje, opienki te duże, które trafiłem dzisiaj. To już dawno bym miał cały kosz grzybów, ale wiecie, jakie grzyby nas interesują, więc szukamy tych prawych grzybów, które na razie nie rosną, a jeszcze się je znajduje. Mży cały dzień pada, a my szukamy dalej w tą sobotnią pogodę. W tym, drodzy Państwo, cały czas mówię, czyli o sitakach. Czyli o sitakach. Widzieliście zresztą na filmie, ile ich dzisiaj jest. Czyli pełno ich rośnie.
i już dawno bym nazbierał pełen kosz grzybów, jeśli bym brał wszystkie jadalne grzyby, które napotkałem. A między innymi sitaki, które rosną praktycznie wszędzie. Jest ich sporo. Sitaków w tym lesie. Kolczai sitaków i czasami jakieś małe opieńki do marynaty, akurat takie, ale nie chcę mi się przy nich robić, wycinać samych łebków tych opieniek. Zobaczcie, drodzy Państwo, jaki piękny, a właśnie miałem mówić, że nie ma coś borowików ceglastoporych, bo tu ostatnio my znajdowali, ale są, ten to ogryzek, ale ten ceglaczek jest przyjemny. I co masz tam, Grzesiu, koło tego? Jak wiaderko, Grzesiu, ma jakiegoś grzybka, którego wam zademonstruję. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli mój ceglaczek, Grzesia piękny borowik, ale Grzesiu przyjdzie sobie go sprawdzi sam, ale tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda u mnie. Bidniej, dlatego że więcej grzyba odcinam, sprawdzam i tak to mniej więcej wygląda. Więc chodzimy dalej i pomimo tego, że mało jest grzybów, jest bajecznie, nie inaczej. Bajecznie. Idziemy. Co tu mamy? Podgrzybka. Podgrzybek przytulimy. Oj. I mamy bardzo smacznego grzyba. Całoduń. Kozia broda. Niektóre gatunki tego grzyba są pod ochroną. Pod ochroną, drodzy Państwo, ten akurat jest do zabrania. Więc bardzo smaczny podobnież grzyb. Też o tym słyszałem, lecz ja go nie zabieram ze względu na to, że nie wiedziałbym, naprawdę nie wiedziałbym, jak go przyrządzić. Jak go się przyrządza, czy się skraja, czy w całości w bułkę tartą, jak kalafiora. Więc napiszcie w komentarzach, jak takie grzyby się przygotowuje, przyrządza, aby je zjeść i jak najlepiej je przyrządzić tak, aby najlepiej smakowały i do czego mniej więcej się nadają. Czy do suszenia, czy do panierki, smażenia, jak kalafior. Napiszcie, drodzy Państwo, to w komentarzach. Więc zrobię mu fotkę i śmigamy dalej. Więc fotka ładna, kozi broda. Kozia broda zostaje. A wy napiszcie coś w komentarzach o tym grzybie. I pochodzimy tutaj jeszcze troszkę. Kolejna kozi broda. Tym razem mniejszy trochę, dopiero wyrasta. No ale już druga, którą napotkałem. Więc śmigamy dalej. Przejdziemy koło tego ładnego pniaka, który jest ładnie mchem porośnięty. I zobaczymy, może tu między liśćmi i rośnie jakiś prawusek. Może jakiś ceglaczek jeszcze się trafi. Zobaczymy. Ale nic nie widzę, nic nie słyszę i nic nie czuję tych moich leśnych przyjaciół. A jednak był jeden tu między liśćmi. Jeden był. Więc fiku miku. I w pezowym koszyku
tylko go pyknę. Sztuka to sztuka. I może jeszcze coś między tymi liśćmi będzie. Tu mamy czerwone. Dwa czerwone kozaczki. Więc przytulimy. We dwóch to zawsze jakoś nazbiera się, póki jak nie ma grzybów. Tak? I Rzesiu jest obok. We dwóch jakoś się nazbiera grzybów i zobaczcie. Co masz? Kalafiora. Czyli Grzesiu ma znów kalafiora. Ja też tu widziałem kozaka gdzieś. Prawdopodobnie widziałem gdzieś czerwonego kozaka. Nie, albo mi się zdawało. Masz tego? Kozi brodę? Więc idź ścieżką, to zobaczysz. Więc idę ścieżką, to zobaczę. Czyli gdzie? Tam? A tu. Jest piękny, piękny. Jest z daleka widać. Ale już taki, widzicie, ale kozi broda, którą znalazł Grzesiu. Piękna, piękna. Piękny, smaczny, jadalny grzyb, lecz nie wiemy, jak go przyrządzić. I na nim jeszcze siedzi ślimaczek. Idziemy dalej. Zobaczymy tu. No ale znów sitaki. Sitak, sitak, sitak. Sitaki, ale zobaczymy, czy nie ma kotej ściółki w tej ściółce jakiegoś borowika. I tak mówię, wszędzie sitaki. A jest tego, drodzy Państwo, w tych naszych lasach, jak pokazałem się na filmie. Czyli to wszystko są sitaki. Sitaki. I zobaczymy, czy tutaj nie ma jakiegoś prawózka. Sitaki, sitaki. I tam w środku sitaki. Nie no. Nic nie widzę, prawózka nie widzę. Tylko sitaki. Pewno sitaków. Sitaków. I nic poza tym. Czyli cały lasek dużych, większych, mniejszych sitaków. Jakby nie, jakby zbierał te sitaki, to już kilka koszy by miał z dzisiejszego wypadu. A tak to tylko na dnie garstka powycinanych borowików, podgrzybków i kozaków czerwonych, które w całości są zdrowe. Czyli czerwony, więc przytulimy. No i pomału coś się dzieje. Przy drodze, na drodze i wszystko to, co inni grzybiarze nie wzięli. Takie stróbki, które zbieramy. Ale grzybek to grzybek, borowik to borowik. Czysty. Kolejny czerwony. I tak zapychamy koszyczek, sprawdzając, tnąc grzybki, sprawdzając, jak to się mówi, dla cioci. Dobrze, przejdę trochę tędy i zobaczymy, co tutaj rośnie. Uf, cały pas kolczai. Jak nie kolczaje, to sitaki, ale jest tego sporo. Przyznać to musicie. Trochę tędy. Szukamy jakiegoś prawózka. Mamy kozaczka
cieszy. No ale widzę tylko jednego. Tylko jednego. Tylko jednego. Szkoda, że nie więcej, ale pochodzimy tutaj trochę w górkę, trochę w dół. I niedługo będziemy kończyć, bo praktycznie już wracamy się do samochodu. I będziemy kończyć ten szybki wypad przed dzisiejszą nocką. Czyli dzisiaj zaczynam trzecie zmiany. Wypadło mi 4. To z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek, z poniedziałku na wtorek, z wtorku na środę i czwartek prawdopodobnie mam wolny. Tu jakieś dwa podgrzybki do koszyka. Idziemy w górę. I znów przy drodze taki borowik. No ale nic dla niego nie będzie. Nic z niego nie będzie. Więc drodzy widzowie, śmigamy dalej. Czyli Grzesiu woła, to znakiem tego, że coś fajnego natrafił. No i tak, abyście widzieli, co mniej więcej jest, to jest piękny, piękny borowik. Piękny grubasek. Tak, piękny grubasek. Takie najfajniejsze są. Ale zobaczymy, a much ile przy nim? No. Zobaczcie, jaki młody to jest grzyb. Czapka może być zdrowa. Ale dopóki, zobaczcie, zdrowy będzie, zdrowy. Bo to były szamany. I właśnie to, co było, to zgniłe, to muchy na tym siedziały, wiesz? Ale super. Zobaczcie, jaki piękny. Więc idziemy dalej. Grzesiu już drugie wiadro. No i tak to mniej więcej wygląda. U mnie bidniej, więcej tnę. Tak, aby ciocia miała mniej sprawdzania. Dobra, idziemy dalej. Dalej, dalej, ku leśnej. Masz? No, widzicie. Jak mówi Grzesiu, o, to znak tego, że będzie ścieżką szedł. Tu jest jeden. Bierz go, twój. Dawno nie byłeś na grzybach, to zbieraj. Ja byłem wczoraj. Zobaczcie. Też zdrowy. 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 To chuć. A te są zdrowe? A te? Ale nie chcę mi się. Nie, te to nie. Nie. Po tych trochę wiesz. Głowa boli. Dobra. A ja się cofnę. Grzesiek idzie tędy, bo i tak idziemy w tamtą stronę, a ja pójdę trochę tędy. I na drodze, przy drodze, jak widzieliście sami. A ja mam dwa maślaki. Dwa maślaki, słabo zakorzenione. Więc do koszyczka. Do koszyczka. Nie inaczej. I tu jeszcze dwa. Więc też przytulimy te dwa maślaczki. Jak ktoś może powiedzieć nawet, że pyza maślaki zbiera, a sitaków nie. No dlatego, że wolę maślaczki zbierać i tak grzyby nie dla mnie. Niż te sitaki, co tutaj rosną. Przejdziemy teraz trochę tędy. A tutaj coś by było fajnego, czy raczej nie? Czy raczej nie? Może tu jakiś prawusek będzie fajny stał, ale nic nie widzę. Nic nie widzę. Drodzy Państwo, jesteśmy niedaleko wyjścia, tam gdzie zostawiliśmy sprzęta. Tak to mniej więcej wyglądało. Grzesiu ma całe wiadro i PCZ od siebie. Szału nie ma, nie? Szału nie ma, ale się jeszcze przyjdzie. Jeszcze się przyjdzie, będą rosły.
Będą rosły. Bo tak mówisz, że nawet za mokro jest w lesie, tylko potrzeba, żeby było ciepło, nie? Ciepło i żeby rosły. Tu ktoś siął też, zobacz. I żeby rosły. Ja mam też trochę sztuk 24 u mnie. 24 do wzięcia i tak to mniej więcej leciało. Grzesiu, daj no to poprzesypujemy. Zabieraj to wszystko dla cioci. Dla cioci. I będzie u cioci na imieninach. Będzie sosik. I tak mówię. Wszystko to, co zebrałem dla cioci. A ja z koszykiem pojadę do domu. Pustym. Żona będzie zadowolona. Wy będziecie mieli, drodzy Państwo, film. I tak to mniej więcej wyglądało, jak pokazałem na zdjęciu. Czyli coś tam jest, we dwóch to się zawsze coś nazbiera. I tak to mniej więcej leciało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema. Pieza, siema. Następnym razem na rydze. Następnym razem na rydze. Cześć. Jeszcze na koniec czerwony kozaczek przy wyjściu z lasu. Więc jeszcze raz do następnego. I aby następny wypad był owocny w nasze grzybki. Więc zostańcie ze mną. Subskrypcja kanału. Będziecie śledzić mnie na bieżąco. Nowych widzów proszę. I łapki, łapki, te filmy moje pójdą dalej w świat, więcej ludzi je zobaczy, za co Wam dziękuję. Cześć.